Witajcie w pierwszym odcinku serii Girls Talk. Moim gościem będzie przewrotnie mężczyzna, Paweł Swinarski, twórca kanału Dla Pieniędzy. Porozmawiamy o kobietach, stereotypach, związkach, relacjach oraz o tym, że pieniądze wcale nie są najważniejsze. Serdecznie zapraszam. Dobrze, zaczynajmy. Dobra, zaczynamy. To... Czuję to niezdrowe podniecenie. Ekscytacja, która występuje przed rozmową. Paweł, ekscytacja ciekawa. Jest taka, ponieważ jesteś moim gościem na kanale, który przepięknie się nazywa Karolina Cwalina. Temat tej playlisty to jest Girls Talk. Z racji tego, że wydałam książkę z moją współautorką Paulą Klepacz Girls Talk, gdzie są tak zwane dziewczyńskie pogaduchy na różne tematy. Girls very like to talk. Słucham? Z mojego doświadczenia idealnie. Dokładnie, ale pojawiło się tam trzech panów. I ty dzisiaj jesteś takim przewrotnym gościem, ponieważ ruszam z tym kanałem w Dzień Kobiet 8 marca i jesteś taką niespodzianką trochę dla tych pań, bo na pewno, wiesz, wcześniej ogłaszając start tego kanału, mówiłam, że Girls Talk, że dziewczyńskie rozmowy, a tu ty. Powiedz mi, co w kobietach jest najpiękniejszego według ciebie? Oczywiście nie mówimy tutaj o względach wizualnych, tylko wiesz, skupiam się... Nie zamykajmy się, może ja. No właśnie, Paweł, bo pojawia się bardzo wiele stereotypów. I jednym z tych stereotypów jest to, że faceci boją się silnych kobiet. No i właśnie, powiedz, jak to jest? A może to słabi faceci boją się silnych kobiet. Ja ogólnie uważam, że słabi ludzie boją się silnych ludzi. Dlatego taki latlerek na przykład nie podbiega do Dobermana, jak podbiega, to zaraz ucieka. Więc ja na przykład mam moją dziewczynę, która ma bardzo silny charakter i osobowość, lubi dominować. Więc no jest to nie lada wyzwanie i sztuka kompromisu. Według mnie, jeżeli kobieta lepiej od ciebie zarabia, lepiej wygląda, jest mądrzejsza, no to w momencie, kiedy sam jesteś niedowartościowanym facetem, masz jakieś kompleksy, a niektórzy trochę ich mają, to czujesz się zagrożony. To znaczy, twoja pozycja. Słuchaj, babcia zawsze mi powtarzała, że nigdy nie możesz pokazać facetowi, że jesteś od niego mądrzejsza, że zawsze trzeba zachować tą nutkę takiej kobiecości, wrażliwości, więc ja mam na przykład tak, to już nieraz, że bardzo wiele osób myśli, że ja biję swojego męża i nim zarządzam, a tak naprawdę to jestem w domu taką bezbronną Karolinką, często którą właśnie to on jest jedynym facetem, który potrafi mnie postawić do pionu, bo też staram się, żeby tej siły nie demonstrować. Ja mam wrażenie, że ta nasza druga połówka jest taka wyjątkowa jednostka, przy której my się zachowujemy nieco inaczej. Ja przy swojej dziewczynie też się zachowuję nieco inaczej. Nie mam tej poważnej twarzy, mamy jakieś swoje słodkie słówka, nie wiem, całujemy się jak Eskimosi noskami. No to nikt mnie raczej nie zna, nikt mnie raczej nie zna od tej strony poza domem. I właśnie o tym właśnie wczoraj rozmawialiśmy i się śmieliśmy. Gdzie ona właśnie zwraca uwagę, Jezu, jak oni cię w ogóle wszyscy nie znają. No co ja, że znają mnie, tylko z innej strony, tak? Bo każdy, no, każdy ma różne twarze, dokładnie. Nawet i nie kreowanie, ale ja po prostu nie mam ochoty z moim prezesem czy z moim przyjacielem robić noski. Wiesz, jakby każdy budzi w nas inne potrzeby. Paweł, a powiedz a propos wyglądu, no bo jednak, wiesz, to też jest tak, że jak cię widzą, tak cię piszą, ubrania. Czy styl dziewczyny jest dla ciebie tak ważny? Bo ostatnio w Glamurze miałam szansę odpowiedzieć na to, czy ubrania dodają nam pewności siebie, czy tak naprawdę tylko ją podtrzymują? Ja mam wrażenie, że dodają pewności siebie. Ba, my się inaczej czujemy w lekarskim kitlu, inaczej w koszuli, mi wręcz tak usztywnia nagle się robi bardziej profesjonalnie, a inaczej w dresie, które niby stworzone... Ty jesteś tu, wiesz, mężczyzną, a ja kolorowym kwiatem. A ty kobietą. Dokładnie, kobieta nawet tutaj na zdjęciu, jak wiesz. Więc wracając jeszcze raz do twojego pytania, według mnie to, jak się ubieramy, facet, kobieta, bardzo fajnie też przyciąga spojrzenia. To też odzwierciedla chyba naszą duszę trochę. Jeżeli to jest, wiesz, czyste, schludne, to raz informacja, umie o siebie zadbać, jest życiowym ogarem i dwa, ma wyczucie. Fajnie umie dobrać wszystkie te elementy, ma styl, ma klasę, ma wyczucie, umie na przykład dobierając różowe skarpetki do szarego garnituru przełamać i pokazać dystans, także dokładnie. Nasz ubiór bardzo dużo wysyła różnych sygnałów. A propos stereotypów, wiesz, no, z tymi stereotypami to jest tak, że ja uważam, w każdym jest trochę prawdy. Jeżeli kobieta widzi faceta, który wygląda jak, przepraszam za określenie, ruchacz, to on najprawdopodobniej tym ruchaczem jest. Jeżeli ty widzisz gościa, który wygląda jak
jest takie powiedzenie po rosyjsku, że jak coś wygląda jak kurica, gdacze i tak dalej, to to jest kura. Aczkolwiek no, łatwo wpaść czasami w pułapkę. Tam 10 przypadków. Ale czasem tak nie jest. 9 bo... na 10 przypadków nam się potwierdzi, na jednym się wywalimy. Dużo kobiet mówi, nie wykonam pierwszego kroku, bo wszyscy mi powiedzieli, że jak dziewczyna robi pierwszy krok, to chłopak ucieknie. Albo na przykład nie zadzwonię do niego pierwsza. Wiesz, kto tak często doradza? Tak często doradza jest takie konsylium dziewczyn. Zasiada 6 singielek i doradzają dziewczynie, która ma związek, co mają zrobić. A one same nie mają związku, prawda? A mój mąż zawsze mówi, przestań, bo ja na przykład są, do mnie koleżanki przychodzą i o czymś rozkminiają i zawsze mój Łukasz mówi, że przestańcie, nie bawcie się w takie właśnie w takie analizy. Analizy i w ogóle, bo to tak w ogóle nie działa. Zgadza się, po prostu robisz to, co wydaje ci się słuszne. Tak samo jak i ze związkami. Może być, nie wiem, pierwsza randka, na której pójdziesz do łóżka, bo we dwójkę macie taką ochotę, a może być pierwsza randka, gdzie po prostu będziecie rozmawiać i tych randek będzie 6, zanim cokolwiek się wydarzy. Ja przywoływałem kiedyś taki przykład, że mój najdłuższy związek, kilkuletni, trwał długo, a poznaliśmy się jako szczeniaki i poszliśmy ze sobą do łóżka po 2 tygodniach. Ja wcale nie oceniałem tej dziewczyny, że ona spuszczalska. Ja po prostu miałem wrażenie, że to, co jest między nami, jest wyjątkowe, że tak z innymi się nie działo, ja też z innymi osobami tak nie miałem. I... Ale to się Paweł też czuje i to jest kolejny stereotyp, A dziewczyny się boją, tak? Że pójdę z nim po 2 tygodniach czy po tygodniu do łóżka, oceni mnie jako łatwo. Po tygodniu? Ja tu myślę pierwsza randka, wiesz, ja wtedy miałem 18 lat, więc... 17 nawet, więc to wtedy był big deal tak zwany. Dziewczyny mają często pełno kompleksów, wstydzą się i też uważają właśnie, czy faceci tylko i wyłącznie, powiedz szczerze, czy faceci tylko i wyłącznie patrzą na ten wygląd, jak to jest? Wiesz, ciężko jest rozmawiać ze wszystkimi na ulicy, więc jeżeli ten wygląd cię nie przykuje, to co? Więc wpierw zostajesz zainteresowana przez wygląd i... W następnym kroku masz ochotę nawiązać bliższy kontakt i zorientować się, jaka ta osoba jest. Bo jeżeli zacznie se plenić, albo okaże się głupia, to może nagle, wiesz, wszystkie emocje opadną. Wiesz, jak moje hasło, które jakby zapoczątkowało w ogóle moje działania biznesowe, to sexy zaczyna się w głowie. Z racji tego, że ja miałam nowotwór nadnerczy, ważyłam ponad 140 kg, byłam łysa, czerwona, do dziś walczę z różnymi hormonalnymi rzeczami, więc też no, nie można powiedzieć, że jestem super ekstra laską, jakby ludzie sobie wyobrażali, ale mam sexy w głowie, sobie się podobam, mam fajnego męża, który przede mną notabene 4 lata był z modelką, więc coś muszę w sobie mieć chyba. I wiesz co? I dostaję pełno wiadomości od dziewczyn, które do mnie piszą, jestem zgrabna, jestem ładna, nie mam nikogo. Jakim cudem się tobie udało? Albo na przykład, czy twój mąż też jest gruby? Tak samo ważny według mnie jest wygląd, jak osobowość, jak zestaw wartości, bo co by mi było przecież po dziewczynie, która ma super osobowość i jest przepiękna, jak i tak mnie będzie zdradzała. Więc musi być do tego jeszcze zestaw wartości, żebym ja mógł tej osobie zaufać. Zaufanie, to w związku chyba jest podstawa. Zgadza się, więc... Ten zestaw musi być dość obszerny i bogaty, żeby się móc tak w pełni odnaleźć i być szczęśliwym. Natomiast nic się nie sprowadza tylko do wyglądu, czy tylko do lojalności, bo kto by chciał mieć lojalną, a głupią na przykład? No bez sensu, jak się nie da z nią porozmawiać. Chciałabym, żebyś obalił ten mit, bo właśnie jak będą nas oglądać pewnie głównie kobiety, to będą, na pewno będą myśleć sobie, dobra, on tak gada, a pewnie jego dziewczyna jest super laską i tak dalej. A ja właśnie też chciałabym, żebyś powiedział, że... Oj, uwierzcie mi, moja dziewczyna też ma w sobie wiele rzeczy, które jej się nie podobają. Pracuje nad nimi, ja ją w tym wspieram, też się bawi w diety i tak dalej, albo nie wiem, bo kto mówi, się nie bawi, mi się źle włosy układają, ja muszę prostować. Ty jesteś w świecie influencerów, ty poznajesz dużo różnych dziewczyn, które jakby dziwią się właśnie, że nikogo nie mają, dziwią się, że nie mają prawdziwych relacji, ale tak naprawdę no... Ciężko mieć prawdziwą relację, prowadząc sztuczne i... Wykreowane życie też. I pełne fejku dokładnie życie. Przecież nie każdy posiłek wygląda tak jak, prawda, te z Instagrama, z restauracji. No, mnie bawi na przykład robienie sobie zdjęć w miejscach, w których się jest przypadkiem i udawanie, że ja tak żyję na co dzień, albo robienie sobie, przepraszam, zdjęć w jakichś drogich samochodach i udawanie, że się nimi jeździ w momencie, kiedy tylko kolega dał ci się przejechać. Na moim Instagramie również można znaleźć 1-2 takie zdjęcia, ale to nie jest 100 zdjęć. To nie jest 100. Ja na przykład mam często zarzut taki, że mam brzydki Instagram. Czytaj, ja nie mam
zdjęć sesyjnych, zaprojektowanych, tak. Ale ja też powtarzam, ale ja nie jestem influencerem i nie żyję z Instagrama. Ja na przykład nie mam całego dnia na to, żeby ustawiać scenografię do zrobienia zdjęcia, światła i ogarnąć, bo to naprawdę, żeby zrobić takie idealne zdjęcie, które zyska później 30 tysięcy lajków, trzeba poświęcić temu pół dnia. Trzeba dobrać kreację, trzeba mieć fotografa. To musi być piękne miejsce, to musi być jakiś pomysł na to zdjęcie, żeby to nie było tylko ładne zdjęcie kogoś ładnego, wypinającego w ładny sposób, na przykład. A kobiety tą, wypinają, inną, dają i później się dziwią, że nie ma zainteresowania. Tak, za tym facetów, musi być jakaś historia, wiesz. Przyjaźń, rodzina i tak dalej, i tak dalej. Więc... Ale te konta, Paweł, się jednak takich kobiet oglądają. Oglądają się, ale jest cała inne, masa, wiesz. Ale jest, ja nie mówię, że one się nie oglądają, tylko mówię, że tacy ludzie, którzy tkwią w sztucznym świecie i próbują na siłę zainteresować tym innych, nigdy nie będą szczęśliwi, bo to nie jest prawdziwe ich życie. To jest w pełni wykreowane, to nie są te osoby na tych obrazkach, jak ją później spotkasz na żywo, to w ogóle ciężko poznać. Związek to jest ciężka praca. Tak. Związek to jest ciężka praca, przyjaźń to jest ciężka praca. Też to, co napisałam w swojej pierwszej książce na temat rodziny, że rodzina to jest już ciężka praca, zresztą najważniejsze to być sobą, robić swoje i nie wstydzić się też jakichś swoich ułomności, kompleksów, bo oczywiście. Później w prawdziwych związkach, bo wiesz, śmiesznie, że zaczęliśmy rozmawiać o kobietach i mieliśmy przełamać kobiece stereotypy, a głównym punktem naszej rozmowy jednak są związki, miłość i praca nad tym, co jest bardzo fajne, czyli Paweł, nie wszystko dla pieniędzy. Oczywiście, że nie wszystko dla pieniędzy, jest kilka takich wartości jak zdrowie. Gdzie pieniądze są tylko dodatkiem, bo są ważne, ale to jest tylko dodatek. Ty doskonale o tym wiesz, ja doskonale o tym wiem, że zdrowie bez tego nic nie cieszy, nawet słuchaj, miłość, to, nawet pieniądze. To możemy, wiesz, poruszyć ten temat, żeby było tak iście amerykańsko, ja miałam nowotwór, a ty? Ja również, także... To piątka! Tak jest. Nie wszystkim się udaje, nam się udało, ja myślę, że... I to nam pokazało, się... to nam pokazało, tak. Że tak jak powiedziałeś, że zdrowie, ale to też nam pokazało, że naprawdę warto cieszyć się życiem i z tego, co nas spotkało, wyciągnęliśmy dużą lekcję, którą też tak, to dzisiaj też... wykorzystujemy. Wkurzają mnie często ludzie, którzy wiem, że mogą, powinniśmy a nic nie taki, robią. Powinniśmy mieć taki licznik takich mądrości i prawd, takich powiedzonych i tak biłby 3, 4, 8, 12. Chciałam mieć coś takiego stałego w swoim programie, no stwierdziłam, że wodziankę trudno będzie załatwić. I przyszło mi na myśl to, ponieważ skoro tutaj tak rozmawiamy, jesteś tradycjonalistą, jesteś z fajnej rodziny, to ja ci powiem, że mój tato bardzo lubi wracać tak do korzeni i zawsze na każde święto zażycza sobie laurkę ode mnie i od mojej siostry. I dzisiaj, proszę bardzo, mam dla ciebie kredeczki, bo będziesz miał laurkę. Jest tak dobrze, już się bałem, że poprosiłeś mnie o to, żebym z gołym torsem przyniósł wody. Słuchaj. Laurka, chciałabym, żebyś narysował coś dla mnie. Coś dla ciebie. Coś dla mnie, bo będę to składować, a później oczywiście sprzedawać. Żartuję. Dla pieniędzy, to jest wszystko dla pieniędzy, Paweł. Tu nie ma sentymentów. No dobrze, no to jak tak, to zaczynam. Kiedy, powiedz, w ogóle rysowałeś laurkę? Kiedy ostatnio rysowałem laurkę? Prawdopodobnie to było jeszcze zeszłe tysiąclecie. Jak to teraz mocno zabrzmiało. Ponieważ jesteś wspaniałą kobietą, to zacznę od serca, w centralnym punkcie. Dobrze. Nie będę chyba tego zamalowywał, bo nie mamy tyle czasu. Wszystkiego, co najlepsze. Tak jest. To jest sztuka, Paweł. Ale wiesz co? Co do stereotypów? Jak powiedziałam tutaj, że przyjdziesz i narysujesz laurkę, to wszyscy... Czekaj, bo zagadałaś mnie i zrobiłem najlepsze przez E. Jak powiedziałam, że tutaj przyjdziesz, to każdy powiedział, że narysujesz mi, wiesz... Hajs, a tutaj serce i wszystkiego, co najlepsze. Dużo pieniędzy. Dobrze. Czyli jednak coś było. Tak jest, no i uważam, że już wszystko masz. Masz męża, masz zdrowie. Chociaż mam zdrowie, przyjaciół. Chociaż zdrowie nigdy nie za wiele. Karierę tak. Rozpędzoną jak pendolino, więc tak na dobrą sprawę, tylko więcej pieniędzy ci życzyć. Dokładnie. Żebyś mogła docierać ze swoim komunikatem i swoją pracą do jeszcze szerszej publiki. No dobra, żeby nie było, to kilka dolarów też dodam. Dziękuję ci, Paweł. Laurka na pewno, wiesz, skrzętnie ją schowam i będę... Może nawet jakiegoś emotka się pokuszę. No nie wiem, buziaczki to już nie będę dopisał. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo, dziękuję za rozmowę i co? No już chyba wszystko powiedzieliśmy. Dużo zdrowia, miłości i pieniędzy. Wzajemnie. Dziękuję bardzo, było bardzo miło.